Nowa FIFA to zarówno czas, kiedy poznamy nowe ikony, więc dzisiaj pokażę Wam potencjalne nowe ikony w FIFA 21. Pamiętajcie, że jeżeli w ciągu godziny pod tym filmem uda Wam się dobić do 100 łapek w górę, to już jutro pojeździ kolejny materiał, a za 250 łapek w górę pojeździ kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 łapek pod tym filmem to dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. I zostawcie koniecznie suba, jeżeli chcecie jak te 5 osób pojeździ się w kolejnym odcinku, a każda osoba, która napisze w komentarzu FIFA, dostanie ode mnie serduszko. A teraz zapraszam Was do oglądania. Pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest wielka legenda piłki nożnej i zarazem wzór dla wielu zawodników, jak i bramkarzy. Pokazujący, że nic nie może przeszkodzić w realizowaniu marzeń, nawet bardzo poważna kontuzja głowy, której nabył się Czech. Bramkarz ten przez wiele lat był bramkarzem Chelsea, który wraz z tym klubem wygrał wszystkie możliwe puchary w lidze angielskiej oraz także puchary europejskie, takie jak Puchar Ligi Mistrzów. Według mnie jest to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, jak i w historii. I karta dla tego piłkarza powinna być jedynie formalnością w następnej FIFA, gdyż jak to już mówiłem, jest to legendarny bramkarz, bo chyba każdy z Was oglądających ten film pamięta niesamowite wyczyny tego bramkarza. I możecie napisać na dole, z jakiego meczu najlepiej go wspominacie. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Romario, czyli wielka ikona piłki nożnej. Brazylijczyk jest wielką legendą takich klubów jak Barcelona czy PSV. Z tymi klubami wygrał on niemal wszystkie możliwe puchary, które było można zdobyć, a także był on świetnym strzelcem, o czym mówią jego wyróżnienia za najlepszego strzelca danych rozgrywek. Jest to na pewno brakująca legenda w FIFA i myślę, że w FIFA 21 zobaczymy kolejnego członka tych brazylijskich ikon, których jest mnóstwo w FIFA, a co najlepsze, każda z tych ikon jest grywalna. I popatrzcie na moją propozycję karty tego zawodnika. Wygląda ona bardzo dobrze i myślę, że mogłaby być nawet jedną z najbardziej grywalnych kart ikon w FIFA. I jak to już mówiłem, jest to jedna z tych ikon, które muszą w końcu zostać dodane do naszej ukochanej gry. Kolejny czas na zawodnika, którego grę pamięta chyba każdy z Was, a jest nim Filip Lahm. Jest to wielka niemiecka legenda piłki nożnej i jeden z najlepszych defensywnych zawodników na świecie. Ten zawodnik jest głównie kojarzony z gry w Bayernie Monachium, w którym grał on przez wiele lat i także z tym klubem zdobył bardzo dużo pucharów, zaczynając od Pucharu Ligi Niemieckiej aż do Pucharu za wygranie Ligi Mistrzów. A także nie zapominajmy o jego karierze w reprezentacji Niemiec, którą wygrał Puchar Mistrzostw Świata w 2014 roku. Generalnie był to typ zawodnika, który zawsze grał na bardzo wysokim poziomie i nigdy nie odpuszczał podczas meczy. I to także wzór do naśladowania przez wielu zawodników i brak karty ikony tego zawodnika to jakiś żart według mnie. I mam nadzieję, że w FIFA 21 zobaczymy jego kartę. I czas na naszego rodaka w tym odcinku, a jest nim Jerzy Dudek. O tym zawodniku mówiłem już wiele razy, ale powiem i kolejny raz. Wielka legenda dla polskiej piłki nożnej oraz jeden z najlepszych Polaków, który wygrał Puchar Ligi Mistrzów. A co najlepsze, puchar ten został zdobyty przez Liverpool dzięki Dudkowi, gdyż podczas serii rzutów karnych pokazał on bardzo wysoki poziom i zaprezentował on wtedy już legendarny Dudek Dance. Według mnie obok Zbigniewa Bońka jest to kolejna polska ikona, która jak najbardziej zasługuje na kartę ikony w FIFA 21 i nawet podczas eventu kart ikon Optimus Prime mógłby dostać on właśnie kartę za ten finał Ligi Mistrzów. I nie oszukujmy się, chyba każdy gracz FIFA z Polski czeka tą pierwszą polską ikonę, a co wy sądzicie o tej karcie, piszcie koniecznie na dole oraz piszcie, jaki Polak zasługuje jeszcze na kartę ikony według Was. A ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest Puszkas, czyli legendarny zawodnik Realu Madryt. Był to niesamowity napastnik, który potrafił strzelać bramkę. Był to niesamowity napastnik, który potrafił strzelać bramki z niemal każdej możliwej pozycji. O czym mówi m.in. to, że 4 razy został on wybrany najlepszym strzelcem w lidze hiszpańskiej. A dzięki jego bramkom wiele razy wygrało on wraz z Realem Madryt puchary w lidze hiszpańskiej oraz inne europejskie puchary. A także wraz z reprezentacją Węgier wygrał on mistrzostwo olimpijskie. Był to niesamowity napastnik i nawet w pamięci tego zawodnika powstała nagroda Puszkasa, która jest przyznawana zawodnikom za strzelenie najładniejszej bramki w danym sezonie. Jest to niepodważalnie kolejna brakująca ikona i myślę, że jeżeli dostaną takową kartę, to jego karta Prime będzie miała overall wynoszący 96, a karta sama w sobie będzie wyglądała wręcz genialnie. A co o niej sądzicie wy? Napiszcie na dole. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, że za 250 łapek w górę pojeździ kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 łapek pod tym filmem to dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Napiszcie, kogo Wam brakowało w tym odcinku. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Cześć! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and